ostatni temat na dzisiaj, to jest Biblia i chcę też takie sobie tutaj poruszymy kilka takich ważnych aspektów. 2 Tymoteusz 3, 16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Widzimy, że Pismo Święte, Biblia, jest natchnione. Co to oznacza? Oznacza to, że zostało ono napisane z inspiracji Bożego Ducha. Ludzie byli zainspirowani pewnymi faktami i oni je zaczęli spisywać. Nie możemy tego rozumieć w ten sposób, że usiadł sobie Bóg przy człowieku i mu dyktował pismo, bo tak absolutnie nie jest. Nie polega to też na tym, że Pismo Święte powstawało w ten sposób, że tam ktoś siedział i wysłuchiwał, co mówi Bóg i to wszystko spisywał, bo to my musimy w ogóle wyjść z tej mentalności, że tak Pismo powstało. Tak Pismo nie powstawało. Pismo powstawało przez, ja nie wiem, tysiące lat w ogóle. Tysiące lat Pismo powstawało. Tysiące lat. Na początku historie różne, one były opowiadane, nikt ich nie spisywał w ogóle. Bardzo długo było opowiadane. A potem zaczęto je spisywać. Teraz musimy wiedzieć, że to, co my tutaj mamy, to jest opcja. Ta opcja została wybrana przez grupę ludzi na początku, zaraz, na początku powiedzmy pierwszego kościoła. Tak zwany kanon, który my mamy. No i też również Stary Testament, no bo potem mówimy o Nowym Testamencie. Stary Testament też to jest zbiór, pewien zbiór ksiąg wybranych z innych ksiąg. Bo to jest nie tak, że to tylko to zostało napisane wiele, wiele, wiele więcej. I tak na przykład w Nowym Testamencie Paweł to się w ogóle powołuje na inne księgi wielokrotnie. Tam Juda się powołuje na inną księgę, wiecie. No takie księgi, których w ogóle nie ma w tym kanonie, wiecie. No. Co dla nas jest bardzo, bardzo ważną sprawą odnośnie Biblii. To musimy sobie usankcjonować w naszych głowach. Biblia, Pismo Święte, to nie jest instrukcja obsługi Boga, to też nie jest instrukcja obsługi człowieka, to nie jest książka historyczna, to nie jest książka fizyczno-chemiczna, to nie jest książka przyrodnicza, rozumiecie? To tego nie służy w ogóle. Biblia to też nie jest dziennikarski zapis zjawisk, prawda? To tak nie jest. Biblia to księga duchowa. Duchowa. Ludzie mówią tak, bo tam coś nie jest zapisane w Biblii. Mówię, w Biblii nie jest zapisane mnóstwo rzeczy. Jakie my mamy dowód na przykład, że zegarek jest w ogóle biblijny? My nie wiemy, czy to nie jest grzech nosić zegarek. A rower? No rower. Całkiem nie biblijny przedmiot. Nie ma. Musimy wyjść, jeżeli chcecie się rozwijać, to musicie wyjść z mentalności, czy coś jest biblijne, czy niebiblijne. W ogóle zapomnij tego zwrotu, wyrzuć go w kosz. Coś biblijne nie jest. No to co, że coś nie jest biblijne? Ludzie czytają Biblię i mówią, ziemia jest płaska. Kiedyś do mnie podchodzi człowiek, mówi, ziemia jest płaska. Jak uważasz, Artur? Płaska jest? Ja mówię, wiesz, ja mam 8 lat szkoły podstawowej tylko skończone i 10 lat więzienia. Ale wiesz co? Mówię, do głowy by mi nie przyszło, żeby się zapytać kogoś, czy ziemia jest płaska. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Bo w Biblii jest napisane na 4 krańcach ziemi. I koniec. No i co zrobisz? No 4 krańce ziemi. No i to jest ziemia, no. Ja mówię, pod spodem jest na wielkim żółwiu, którego trzyma słońce. Tak jak normalnie, klasycznie w greckich freskach. Szaleństwo. No on z Biblii takie coś wyciągnął. Się walczą o to, wiesz. Nie? Biblia, przyjaciele, nie jest księgą. W ogóle jeszcze inaczej, zanim to powiem.
Chrześcijaństwo to nie jest religia księgi w ogóle. Religią księgi jest islam na przykład, ale nie chrześcijaństwo. Dziećmi Bożymi nie są ci, których prowadzi Pismo Święte. Dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. To te Pismo nam nawet mówi. Same Pismo się wyjaśnia od razu. Nie można też powiedzieć, że jestem biblijny chrześcijanin. Biblijny chrześcijanin to jest bardzo niebezpieczna postać. Jak ktoś mówi, jestem biblijny chrześcijanin, to ja zaczynam rozumieć to w ten sposób, że ten człowiek w ogóle jako kodeks swojego życia, zarówno duchowy, jak i moralny, ustanawia informacje biblijne. Tak? Więc dla mnie to jest po prostu absurdalna historia. Biblia, jak jest tu wyraźnie napisane, jest pożyteczna do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Czyli Biblia jest pewnego rodzaju informacją duchową, pewnego rodzaju informacją Bożego serca. Najkrócej powiedziawszy, Biblia jest jak lotnisko, po którym sobie startuje Duch Święty w świat. Biblia jest zapisem fundamentalnych prawideł. Ale też, co jest z Biblią? No Biblia to nie jest historyczna księga opisująca konkretne rzeczy jakieś. Już dzisiaj mnóstwo ludzi wie, że rzeczy opisane w Biblii się nigdy nie wydarzyły w różnych miejscach. No nie było tych rzeczy. Tylko, że to nie jest w ogóle istotna sprawa. Wiecie dlaczego? Bo nie wiem, czy wy w ogóle troszkę się interesujecie tym. Ja wbrew obiegowej opinii nie jestem antysemitą, tylko jestem bardzo proizraelski. Ja w ogóle zbadałem historię Izraela, jak tylko mogłem. I życie, tamtejsze życie, i w ogóle kulturę i wszystko. I tam na przykład, a pamiętajmy, kto napisał Biblię. Żydzi. To żydowska książka jest. To Żydzi napisali. Żydzi. I tu jest zawarta kultura żydowska. I na przykład w kulturze żydowskiej, w przeciwieństwie do kultury greckiej, w której my żyjemy, nie mówiło się w ogóle w traktatach. Tylko się mówiło w opisach, tak? W baśniach, w przypowieściach i opisywało się różne historie, zawierając w nich szeregi hiperbol. Hiperbole. Żydowskie hiperbole, znane historie. Wiecie, co to znaczy? Kontrolowane kłamstwo. To jest bardzo prosta rzecz. Kiedy ty poszedłbyś, idziesz do lidera w stylu greckim, do greckiego lidera, to on do ciebie w traktacie powie, to by tak, 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 tak. Rozumiecie? Ale Żyd tak ci nie powie. Byś poszedł po poradę do rabina, to rabin by ci inaczej powiedział. Ty byś powiedział tak, Rebe, czy ty uważasz, że ta sytuacja jest taka, czy taka? A Rebe mówi, a jak ty uważasz? Rozumiesz? I on by ci jakąś bajkę opowiedział. Rozumiesz? On by, przez co robił Jezus? No bajki mu opowiadał. Przyszedł tam, szedł człowiek z Jerozolimy do Jerycha. No nie wiemy, czy on tam szedł. Ponieważ u Żydów normalną rzeczą było to, że się opowiada historie, których nigdy nie było, ale one niosą, miały nieść duchową informację. One nie miały faktu opisać. Bajki to są informacje fikcyjne, które niosą morał. Rozumiecie? Morał. W Biblii jest wiele rzeczy, które są historyczne, a są takie, które nie są historyczne. Nie są. I my nie musimy się tym martwić. Nie musimy też się martwić tym, że w Biblii są niezgodności. Ludzie mówią, w Biblii jest wszystko zgodne. Ja mówię, to chyba inną Biblię czytasz niż ja. Bo w mojej to nie są zgodne rzeczy. To Ewangelie ze sobą się kłócą nawet. No. Tutaj jeden w Kafarnaum od demonów uwolniony. W drugiej jest napisane, że tam ich dwóch było. Mówię, no kurczę. A wiecie, i teraz tak, to nam nie może sprawiać problemu żadnego.
My nie możemy podważać namaszczenia, natchnienia Pisma, dlatego że tam są tego rodzaju historie. Prawda? Nie wolno nam tego robić. Nie wolno. My myślimy, że to takie, to tak dokładnie wszystko, bo nie, nie było. Ja nie mam na to dzisiaj tutaj czasu, bo naprawdę, słuchajcie, to są takie jazdy z Biblią. Jak ja to zacząłem badać, to w ogóle mi się oczy otworzyły, mówię, Chryste jedyny, co to jest za zjawisko w ogóle? To w ogóle nie jest tak do końca tutaj. To jest ta sola scriptura, o której mówił Luther, to jest w ogóle bzdura. Sola scriptura to jest bzdura. No nie ma tego czegoś takiego, że tylko Pismo. No nie ma Pismo. Pismo Święte, tak, ono jest natchnionym tekstem umożliwiającym nam, tak, posiadanie w jakiejś jednej bryle, prawda, pewnej dozy informacji serca Bożego. I to dopiero Duch Święty nam pokazuje, uczy, kształtuje. To Duch Święty cię kształtuje, rozumiesz? Ja zawsze mówię, ludzie, przecież wy wiecie, że pierwsze zbory nie miały Biblii żadnej. Paweł zakładał pogańskie kościoły. Oni, człowieku, nie znali Hebrajii. Oni nie mieli pojęcia, co to znaczy. Rozumiesz? A Nowy Testament jeszcze nie był napisany. Bo dopiero Paweł siedział i pisał Nowy Testament. Przecież list do Koryntian pisał. Skąd? No siedzi w pudle, pisze list do Koryntian. No, czy tam gdzieś tam siedzi. Tam do Efezjan pisze. No nie ma, to w Efezie nie ma nic. No. Przecież tam nikt w życiu w Filipii nie przeczytał listu do Koryntian. No. Przecież kościół w Filipii to miał list do Filipian. Wiecie, no, mieli ten list, napisał do nich Paweł. Że to Pawłowi do głowy nie przyszło, że z tego kiedyś zrobią Pismo Święte. To byś Pawła wtedy zapytał, Paweł, ty wiesz, że ty piszesz Nowy Testament? Powiedział, Paweł powiedział, ale weź, heretyku, a Paweł. Paweł powiedział, proszę panie. Rozumiesz? To nie tak, on nie wiedział, on listy pisał. No założył kościół, tak? To jak my gdzieś jesteśmy, zakładamy kościół, kościół powstaje i potem, wiecie, ja piszę na przykład maila z Bartkiem, piszemy sobie, tak? Mail od, tak, świętego Artura do świętego Bartka, tak? Do kościoła Płomień Pana w Poznaniu. To tak powstawały w ogóle te listy, to w ogóle maile by były, smsy, rozumiesz? Tak, to tak było. I teraz, no co on tam jeździł, ten Paweł, się dowiadywał, w ogóle ten gdzieś Tymoteusza zrobił w ogóle tam, Tymoteusz miał chyba 23 lata, ten go zrobił w ogóle pastorem tego Efezu, wiesz? Tymoteusz aż depresji dostał, bo tam ta depresja jego opisana, w ogóle załamał się jak stary dach w tym wszystkim, wiesz, nie? Pisze do niego dwa listy, do niego, żeby go podnieść w ogóle, tego Tymoteusza. I tam go uczy, no bo oni problemy mają, tak? No problemy, rozwiązuje Paweł w tych listach te problemy. To nie są doktryny, tam są doktryny pewne, ale szereg rzeczy to nie jest doktryna. Tak? A potem ludzie, którzy nie rozumieją tego, biorą, o, bo Paweł napisał, kobiety nie mogą nauczać. Ja mówię, człowieku, no, napisał do koryntyckich kobiet. No znacie historię, Koryntu, tam było, wiesz, co tam było. Tam była prostytutka na prostytutce nawrócona. Tam się prawie same prostytutki nawracały. A w tamtych czasach prostytutka to była najbardziej świadoma rzeczy kobieta i najbardziej odważna. Bo to był jedyny gatunek kobiety, który był niezależny od mężczyzn. One chodziły pięknie ubrane, miały szmal, nie zależały od mężów, od ojców, od nikogo. Nie, to tam głosi Chrystusa, to ten Korynt to była jedna wielka agencja towarzyska. No tam głosi Chrystusa, no i się nawracają te babki. No i potem są w tym kościele, tak? Krzyczą, ryczą. Rozumiem, że tam w ogóle Kongo było w tym Koryncie, tak? No to on w ogóle zaczął do nich pisać, jak to wszystko ułożyć, no. To mi chustki na głowę i cicho w Boże. No a potem wzięli to i doktrynę zrobili. Kobieta w chustce musi przychodzić. Rozumiem, no i szok. Rozumiem. Kobiecie w zborze nie wolno mówić. Bo tam te zbory były na przykład robione na wzór synagog żydowskich. Czyli był tak zwany babiniec, gdzie siedziały kobiety osobno, a mężczyźni osobno. Tak? I teraz te kobiety, które były prostytutkami zazwyczaj, one były odważne, silne kobiety, wiecie, bo to przeważnie były takie kobiety. Mężczyźni siedzieli tam. Zazwyczaj też kobiety w ogóle nie umiały czytać ani pisać. One nie rozumiały też zwrotów różnych, które kaznodzieja głosił. Tak? I teraz one potrafiły przez cały ten zbór krzyczeć, tam wiesz, Mosze, powiedz mi, co on tam mówi, wiesz.
to oznaczało zabraniam kobiecie mówić w zborze, bo one darły się przez cały Kościół. No. To Paweł wziął, jako apostoł tam ich ustawił, wiesz, nie? I to jest zawarte w liście do Koryntian, tak? No i teraz ktoś, kto nie rozumie zjawiska, pisze, o, bo tak mówi Pismo Święte. No i babki w chustki poubierali. Ja przychodzę do tego kościoła zielonoświątkowego, takie chustki nosiły. Przed kościołem zakładały te chustki. A najlepiej to takie małe zakładały te chustki, bo byle mieć chustki. No raz założyła te chustki i koniec. No i tak, wiecie, to Pismo Święte, musimy zobaczyć, o co chodzi z Pismem Świętym. To jest duchowa księga. Duchowa. Bo nie bierzemy tego, że tam piszemy w ogóle za... Tam jest mnóstwo, jeszcze raz mówię, mnóstwo doktrynalnych rzeczy, prawd Bożych, bo przede wszystkim o to nam chodzi. My mamy z Biblii wyłuskać, prawda, całą przestrzeń prawdy. Tak? Ale to Duch Święty nas musi prowadzić, bo ty całe słowo przez Boga jest natchnione. Więc co ty teraz robisz? Z autorem Pisma czytasz Pismo. Duchu Święty, prowadź mnie po tym. Bo w innym wypadku to ja dojdę do bardzo mylnych wniosków. Zobaczcie, do jakich wniosków ludzie podchodzili. I mówią, to jest wszystko w Piśmie? Wszystko w Piśmie jest. No bo tam jest wszystko w Piśmie. Nawet jest projekt, jak popełnić samobójstwo przez powieszenie. Prezes Judasz zaprezentował, tak? Jak się dobrze powiesić, prawda? Tam jest w Piśmie. Też można wziąć pismo, proszę Ciebie zrobić, proszę Ciebie na przykład tłumaczenie, znaczy nie tłumaczenie, tylko na przykład projekt samobójstwa według brata Judasza. Tak? No, bez przesady. No. Bo wszystko jest. Jak skutecznie okradać Mesjasza. Tak, Judasz, część druga. No, wszystko można. Tak? Tylko to mówię, to nie o to chodzi, to nie tak działa. Nie bierzemy, nie patrzymy w ogóle tam, no bo właśnie, och jo, bo to. Widzicie, jak ten Hiob jest opisany? To jest taka. To jest opisana w pewnym sensie jakaś historia wielka. No bo to mówię, przyszedł szatan przed Pana. No nie wiem, czy przyszedł. No. Nie wiem. Bo to trzeba też było tak, pamiętajmy, to tysiące lat temu jest pisane wszystko. Oni tak rozumieją. Oni muszą coś tam zrobić. No przecież zobaczcie, zaczyna się początek Pisma Świętego, tak? I Pan stworzył przed nim. Wstał rano, Pan. Teraz wyobraź to sobie, bardzo Cię proszę. Wstaje z rano Pan i stworzył tam sobie niebo, ziemię. Poszedł potem i się zemnął. I tak przez 6 dni, tak się tym wszystkim zmęczył, że wziął się, odpoczął i zrobił szabat na koniec. No w ogóle ludzie, no Bóg się zmęczył. No, tam gdzie, a dalej jest napisane przez Ciebie, że Pan nigdy nie zasypia. Stróż Izraela, nie śpi i się nie męczy. No ja nie wiem, a się zmęczył, szabat zrobił. No i teraz, no co to jest za, co to jest za rzecz? I go, ja w to wierzę. Ja mówię, ty jesteś zapuszony. Między pierwszym, ja będę o tym jutro mówił, między pierwszym a drugim wersetem Biblii to miliardy lat mogły minąć. A nie, człowieku, rozumiesz, że w ogóle wiesz, w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota się zrzemną przed ciebie i potem i to tak lecimy. Tak? I ludzie, dorośli ludzie, chodzący w Duchu Świętym, mający w ogóle, biorą pismo, tak jest napisane w piśmie. Człowieku, kiedyś, tak jak jest metro w Warszawie, tam ta patelnia, centrum, stał gość, w ogóle gość taki, wygląda jak pedofil. Na brat w Chrystusie. W ogóle człowiek, taki miał w ogóle, tak jest, nie wiem, ja już nie chcę w ogóle, jak on wygląda w ogóle. Dramat, się w ogóle pomylił z epoką. Miał Pismo Święte i on w ogóle, ta ekipa, co oni tam w ogóle byli, tam dalej ten kościół jest w Warszawie, to oni uważali, że tylko natchniona, najbardziej natchniona to jest Biblia Gdańska. No i z Biblii Gdańskiej czyta. I on tam naprawdę stał w centrum Warszawy i czytał. W ogóle on myślał, że to jest to, że on stoi i czyta Biblię na ulicy i że to jest duchowe i sensowne. I jeszcze z Biblii Gdańskiej czytał. I stoi w centrum Warszawy i czyta z Ewangelii Jana i mówi, jam ci je słowa macica winna. Człowieku. To jest szok w trankę. Gdzie głowa? Przecież Bóg, Duch Święty, tak? To jest duch zdrowego, logicznego myślenia. Zdrowego, logicznego myślenia. W ogóle zdrowe, logiczne myślenie to w ogóle w niczym nie ujmuje Twojej duchowości. Ja wypędzam demony, czasami się tarzam ze śmiechu na ziemię, a jednocześnie jestem twardo stąpającym po ziemi człowiekiem. No na litość po prostu.
Że nie możemy wziąć Pisma Świętego i powiedzieć, to jest w ogóle wytyczna. Bo nie jest. Nie jest. To jest potrzebne, przydatne. Dokładnie jest przydatne i musimy z tego korzystać, tylko trzeba to robić umiejętnie, mądrze. Ewangelia Jana 5,39. Znaczy to my naprawdę nie odniesiemy określonego sukcesu. 5,39. Ewangelia Jana 5,39. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. O kimś składają świadectwo pisma? O Jezusie. W ogóle o co chodzi w pismach? O Jezusa. W pismach tylko chodzi o Jezusa. My mamy wyodrębnić Jezusa. Całe stare przymierze to się czyta przez pryzmat nowego przymierza. Nam nie wolno starego przymierza przeczytać samodzielnie. Tylko przez pryzmat nowego przymierza. To nowe przymierze, jest nowe przymierze, stare przeminęło. Jezus powiedział, wykonało się, załatwiłem stare przymierze. Nie ma przykazań, nie ma reguł, jest nowe przymierze, tak? I stare przymierze, jak się teraz czyta, ono przynosi tobie sukces. Ty będziesz duchowe rzeczy odbierał ze Starego Testamentu. Ja non stop odbieram, ja czytam psalmy cały czas, proroków, ja w ogóle jestem człowiekiem Pisma. Natomiast ja czytam to przez pryzmat w ogóle Chrystusa. W ogóle jest wszędzie Chrystusa mamy widzieć. Zobaczcie, co nam się dzieje w tych księgach prawnych, w tych mojżeszowych księgach, prawda? To chociaż żadnej Mojżesz nie napisał. To w ogóle tutaj te nazwy są. Księgi mojżeszowe. To nie Mojżesz pisał w ogóle. Nie wiem, czy Mojżesz coś napisał w ogóle. To nie on. Natomiast to gdzie to kiedy powstało? Wiecie, o co chodzi? To już dawno Mojżesz w ogóle, wiesz, witał się z gąską tam. Jak to powstały księgi mojżeszowe? To nie mojżeszowe. I teraz... Jeżeli tam jest napisane tak na przykład, nie będziesz spożywał krwi. No dlaczego to jest napisane, że tej krwi nie będziesz spożywał? Oni z tą krwią się tam uparli. Bo to jest cały czas, im idzie prorocza informacja, tak? I proklamacja do tego, co zrobi krew Jezusa na przełomie dziejów. Że ta krew jest cenna. Ta krew jest przelana, zaczyna się pielęgnować, to wchodzi w kulturę. My to wszystko musimy uczyć się oglądać, to w duchu patrzymy na to. A nie bierzemy, po prostu, bo tu napisano tak. Nie, to składa świadectwo o Jezusie. To nie ma, że tak napisano. Pamiętaj, tak napisano, a ja wam powiadam, mówi Jezus. To ja wam to wyjaśnię, co tu napisano. Wiecie, kto był największym mistrzem w przekręcaniu Pisma Świętego? Jezus. Wy sobie porównajcie Jego w ogóle, co On w ogóle gada. Ludzie sobie nie zadają trudu i tego nie badają. Jezus w ogóle, jak tam są odnośniki takie, masz takie odnośniki popatrzeć. Jezus coś mówi i ty potem patrzysz w jakiś odnośnik, okazuje się, że tam jest inaczej powiedziane. A Jezus to przekręca. Wiesz dlaczego? Bo to jest normalna sprawa. Bo On w Duchu Świętym interpretuje Pismo. A następnym artystą to był Paweł w ogóle. Paweł to też szedł po bandzie w ogóle, że on przekręcał pismo. Czyli on literalnie nie przekazywał informacji, rozumiecie? On w duchu przekazywał informacje. Dam wam taki przykład, jak to wygląda. My tego uczymy ludzi też, którzy są na przykład tłumaczami w kościele. Ja mówię tak, jesteś tłumaczem i tłumaczysz, powiedzmy, jakiegoś kaznodzieje, nie? Bardzo dużo od ciebie zależy. Bo kaznodzieja czasami powie coś, czego ktoś nie zrozumie i ty musisz to tak powiedzieć, żeby ktoś to zrozumiał. Bo to nie powiesz literalnie, tak? Uczymy też na przykład takich rzeczy, mówię, jak kaznodzieja strzela babola doktrynalnego, to przetłumacz tak, jak mówi prawda. No co ty mówisz, powtórzysz po nim jakąś głupią zajawkę? Ty masz przetłumaczyć tak, jak mówi prawda. My tego uczymy tłumaczyć. No człowieku. No bo my mamy do tego prawo. No to Duch Święty nas prowadzi, rozumiecie? To Duch Święty. Prawda jest w Chrystusie. W Chrystusie. Prawda to jest Chrystus. Prawda to nie jest powtórzenie czyjegoś kłamstwa. O, jestem prawdziwy, bo powtórzyłem czyjeś kłamstwo. Jesteś głupcem. Ewangelia Łukasza,
10:26. Kolejna ważna informacja na temat Pisma. Ewangelia Łukasza 10:26. I Słowo Boże mówi tak. On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? To jest pytanie Ducha Świętego. Jak ty czytasz? Czyli w ogóle Pismo możesz czytać różnie. Możesz je przeczytać prawdziwie albo nieprawdziwie. Możesz wyciągnąć prawdziwy wniosek lub błędny wniosek. Żeby Pismo czytać prawidłowo, to musi być inspiracja Bożego Ducha. No nie martw się, wezmę i przeczytam i wyciągnę głupawy wniosek. Tak? Szaleństwa ludzie robią. Pracuję z taką dziewczyną, u nas modelka taka jest, mówiłem dzisiaj, przyszła się, wzięła, ostrzygła na zero. Jak ja. Aż dotknąłem i mówię, daj, bo ja łysej kobiety nie dotykałem. Mówię, co cię zainspirowało, że ścięłaś te włosy tu się tak na zero. A ona mi pokazuje fragment z Pisma Świętego i tam jest u Izajasza napisane, ja Pan, twoja brzytwa. I koniec. Nie mówię, że odebrała to, że to trzeba się ugodzić. Od tego zaczyna też jakby nową tam część swojego życia. Wiesz, ja w to nie wnikam, w porządku. My w ogóle masz taką do... O, to Pan, to bardzo dobrze. Chodzi o to, że tak nie możemy działać na dłuższą metę. Okay? To nie tak działa. To nie jest w ogóle problem, tylko, bo to jest raczej jako anegdota, bo to jest bardzo sympatyczna dziewczyna, nie? Która wychodzi ze swoich różnych tam trudności życiowych, że tak powiem. Natomiast to nie do tego służy Pismo, tak? Jak czytacie? Pyta Bóg. No jak? No musicie czytać prawidłowo. Ile doktryn lewych powstało, rozumiecie? Do mnie cały czas mają pretensje, o bo ty niebiblijnie. Ja mówię, człowieku, czy ty jesteś chory naprawdę na głowę? Co to jest niebiblijnie? A co to jest biblijnie? Przecież ja nie mogę wziąć w ogóle Pisma Świętego i ludziom Pisma czytać. No tak? Co to? Poczytaj mi mama, to... Rozumiesz? No co to jest? Ja mam ludziom przekazać prawdy z Pisma, tak? Mówię, skąd ty to wziąłeś? Ja mówię, z Pisma. No z Pisma mówię, tylko ja czytam to Pismo, tak? Ja je czytam w duchu. Ewangelia Marka 13:14. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa. I tylko na tym chcę zacząć. Kto czyta, niech uważa. To znaczy, kiedy my czytamy Pismo, to my musimy uważać. Na co my musimy uważać? Abyśmy nie zgubili prawd związanych z fundamentem Pisma. My nie możemy gubić tego, nam nie może to, a to ci będzie przychodziło do głowy ustawicznie, żeby coś zgubić, bo tak przeczytałem, bo tak czytałem. Nie. Przez Chrystusa Pismo. Szukamy w Chrystusa w Piśmie. Stare przymierze przez nowe przymierze. Kto czyta, niech uważa. Prawda? Patrzymy w Piśmie, w jakim okresie było to pisane, do kogo. Jaki był zamysł autora danego tekstu. Ludzie biorą w ogóle takie rzeczy, zobaczcie jakie to jest, a to jest tak banalnie proste w zwiedzenie, fajnie. Ludzie biorą na przykład kazanie na górze Jezusa, przecież wiecie co zrobili z kazania na górze? Kodeks Nowego Przymierza, no teraz mamy kodeks nowy, tak? Zakon już poszedł w bok, odrzucamy zakon, teraz mamy kazanie na górze, tak? Proście, a będzie wam dane. Wiesz, kazanie na górze mamy, Ojcze Nasz w ogóle. Inne rzeczy. Ludzie biorą modlitwa pańska, Ojcze Nasz i zmawiają, Ojcze Nasz, który się z nim. Ja mówię, po co ty to mówisz? Po co ty to robisz? Jaki Ojcze Nasz? Jaki Ojcze Nasz? Przecież Ojcze Nasz to w ogóle nie jest modlitwa Nowego Przymierza. Wiecie o tym? No Ojcze Nasz jest zmawiać, Ojcze Nasz.
Ja byłem w tych klimatach, braliśmy się za ręce, staliśmy, proszę Cię, jak takie osiołki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Ale tylko po co to zrobić? No co my zrobiliśmy tutaj? Czym my się różnimy, proszę Ciebie, od tego, jak grupy katolików stoją, proszę Ciebie, wiesz, zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna. Aż ostatnio ten magnifikat musiałem przetłumaczyć na rap. Proszę Ciebie, zdrowa Maria, bo już nie pamiętam, co zrobiłem, ale... Nic im się nie robi, są pacierze różne, pacierze. Tam są informacje pewne, my mamy popatrzeć, że ten Jezus, do kogo On mówi, co On chce przekazać, jaki sens tego wszystkiego, wiesz, jest. To nie bierzemy, bo przeczytaliśmy, no. Jak czytacie? Uważajcie. Ewangelia Jana 5,47 jeszcze. Ewangelia Jana 5,47. A jeśli Jego Pismo nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom? Pismo jest dla nas aktywne przez wiarę, bo musimy wierzyć. To też nie jest tak, że ja czytam w Piśmie i to coś dla mnie znaczy bez mojej wiary. No ja muszę wierzyć w tą rzecz. Jeżeli ja już w ogóle coś tam czytam, to ja muszę w tą rzecz uwierzyć. Przecież Pismo jest do przyjęcia przez wiarę. Inaczej ja nie przyjmuję tych rzeczy, bo one nie mają dla mnie sensu. Jeśli ja nie wierzę w nie, to po co ja mam w ogóle cokolwiek z tym robić? Rzymian 4,3. Przeczytamy sobie na razie. Rzymian 4,3. Bo co mówi Pismo? Co robi Pismo? Mówi. No rozumiecie, to jest w ogóle mega, mega ważna sprawa. Co mówi Pismo? Pismo mówi. To nie jest coś takiego, że w ogóle ja czytam i teraz robię jakąś sobie analizę, zwykłą, logiczną analizę. Pismo mówi. Ale jak ma Pismo do Ciebie mówić? No musi do Ciebie mówić Pismo w ten sposób, że to Duch Święty porusza to Pismo. On porusza je. Jak On go nie poruszy, to to Pismo dla Ciebie jest w ogóle takie, no, no w zasadzie żadne. Teraz nie można, przeczytam, ja zawsze do ludzi mówię, ale co Ty rozumiesz przez to? Ty masz jakieś poruszenie wewnętrzne, Ty masz jakieś objawienie, jakaś rema, cokolwiek, czy tam w ogóle, czy Ty tylko przeczytałeś coś w Piśmie? Bo jeżeli ja czytam coś w Piśmie, to teraz ja zaczynam, ja robię bardzo prostą sprawę, to ja Wam pokażę, jest bardzo fajna metoda. Bierzesz jakąś rzecz istotną z Pisma, na przykład jakąś obietnicę, zaczynasz sobie o niej myśleć, rozmyślasz sobie, chodzisz sobie tylko o tej obietnicy myślisz. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. No faktycznie, no tak, no w ranach i sińcach. I tak sobie chodzisz i tak sobie myślisz. Tak? I tam sobie wypowiadasz w ogóle, wiesz. I w pewnym, po pewnym czasie, dniu, tygodniu, miesiącu, rozumiesz? To coś, tak, wrosło w Ciebie. To coś w Ciebie wrosło. No ale ludzie tak nie robią. Weźmie, przeleci, proszę Ciebie, Pismo przeleci, przelecia. Przeczytałem Pismo. Mówię, no co z tym? Jakie to ma znaczenie? Żadnego. To musi być z wiarą połączone. Ja muszę to przyjąć, strawić. Rozumiesz, to musi się ze mną połączyć. A nie jeszcze ludzie biorą, to otwiera Pismo, proszę Ciebie. Ireneusz Krosny. Koniec. Co to jest okultyzm? On mówi, o, Pan do mnie nieraz tak przemówił. Nie wiem, naprawdę, kiedy Pan mi przyciągnął, Pan przemówił, bo ja nie wiem, z litości. Tak siedział w ogóle, wiesz, no. Taki dowcip w ogóle, słuchajcie, że w ogóle Pan Jezus poszedł do nieba. I zaczyna się to wszystko na ziemi dziać i po jakimś czasie przychodzi anioł do Pana Jezusa i mówi, Panie Jezu, mam pytanie, to notuję Panu. Czy jest jakiś plan B? W ogóle, rozumiem. Ja sobie kiedyś uświadomiłem, kiedyś, w ogóle miałem taki moment w ogóle,
bo coś robiłem jakiegoś takiego idiotycznego pod tytułem, że w ogóle miałem prostą jakąś prawdę Bożą, w ogóle nie wierzyłem w nią, miotałem się i w pewnym momencie, wiecie, co sobie uświadomiłem? Zaszanowanie aniołów, które mnie otaczają w ogóle, wiesz, ja sobie po prostu uświadomiłem sobie, że stoją i tak. Wiesz, człowieku, jak może w to nie wierzyć? W ogóle nie, w ogóle. Szok. Nie? Bo to dla nich, wiesz, to dla nich to jest, dla nich to jest naprawdę szok. Ja myślę, że my jesteśmy wielkim szokiem dla nią, się kiedyś po tym przekonamy. Wiesz, że to nasze życie. Pismo mówi, mówi do ciebie pismo. Pismo mówi. Mówi. Ewangelia Jana 10:35. Ewangelia Jana 10:35. Pismo nie może być naruszone. Co to znaczy? To znaczy, że fundamentalne prawdy z Pisma, one są tak pewne, jak 2 razy jest 2. To się nie narusza, to nie drgnie. To nienaruszalna rzecz. Tego nie można w żaden sposób naruszyć. I to jest bardzo bezpieczne dla mnie i dla ciebie. Dlatego, że jak ja czytam Pismo dzisiaj, tak? I ja tam odnajduję konkretną Bożą zasadę, regułę, formułę. Jak ja tam odnajduję jakąś formę, nie, i teraz nie mówię o prowadzeniu jakimś, bo prowadzenie to są zupełnie inne sprawy, ale jeżeli ja, bo ja dzisiaj nie mówię wam o rzeczach pod tytułem, że w piśmie odnajdujesz prowadzenia różne prorocze informacje, to nie o tym mówię, bo to wszystko też jest Pisma można wziąć, bo to na różnych odcinkach, przecież wiesz, że czytasz Pismo i w pewnym momencie otrzymałeś prowadzenie. W ogóle i to w ogóle nie dotyczyło tego wersetu nawet. Ten werset mówił w ogóle o czym innym, ale nagle Duch Święty używa tego wersetu i w tobie rysuje pewien obraz proroczy. No i tak jest, ale nie o tym dziś mówię, bo nie to. To będziemy o tym mówić innym razem. Ale dzisiaj jest to, że my, jak ja odnajduję coś w Piśmie, jakąś zasadę, prawda? Nie wiem, no nikogo nie znam według ciała. No. Mielę ją, wkładam w siebie, wierzę w nią, tak? To jest rzecz nienaruszalna. Wiesz, że to w ogóle was spowoduje takie coś? To jest człowieku beton, beton. Człowieku w ogóle wiatr będzie wiał, wiatr historii będzie wiał, a ty będziesz stał i nic ci nie ruszy. Nic ci nie ruszy. Nic. Bóg jest Bogiem żywych, a nie martwych. Robię takie teksty w ogóle, rozumiesz? To jest Pismo wszystko, tak? Że on jest arcykapłanem... Jak ja się dowiedziałem, że Jezus jest arcykapłanem mojego wyznania na przykład, list do Hebrajczyków. Ja mówię, o Boże, kochanie, to znaczy, że ja coś teraz wyznaję jakąś prawdę, a Jezus ją bierze w ręce, w cudzysłowie, tak? I on ją zanosi przed Ojcem i mówi, tato, to jest taka sprawa. Ty on w to wierzy, tato. Efekt jaki jest? Sukces, tak? I to wyznania, arcykapłan wyznania, nie wiary bez wyznania, tylko to jest arcykapłan waszego wyznania. Ja się stałem fanem wyznania. Rozumiesz? Kiedyś był w Warszawie taki kościół, on był wtedy naprawdę silnie przebudzonym kościołem. Dzisiaj już nie jest, ale kiedyś był, pastor ich wyprowadził na deszcz. Stali i krzykcieli, jestem suchy w imieniu Jezusa. Wiary ich uczył. Uczyli wiary. Woda z nich się lała, tak? On ich uczył, jak mają im w ogóle, jak mają funkcjonować w ogóle w wierze. Pismo nie może być naruszone. Drugi list Piotra 1:20. Jeszcze takie dwa wersety. Drugi list Piotra 1:20. Drugi z Piotra 1:20. Mamy więc słowo prorockie, ja jeszcze bardziej potwierdzone. Przede wszystkim to wiecie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Co to oznacza właśnie, widzicie? Ludzie, to jest jedna z większych bolączek Kościoła. Ludzie biorą słowo,
i jak chcą, tak sobie je interpretują. A to jest nieprawda, to nie podlega dowolnemu wykładowi. Do mnie ludzie mają pretensje, czemu ty narzucasz swój wykład? A ja dla mnie to by tak mówił. Ja mówię, bo twój wykład nie niesie absolutnie nic. Jest taką twoją osobistą, prywatną tragedią. Tak sobie wyłożyłeś, albo wziąłeś od kogoś, kto ci wyłożył, żyjesz tym i to nic nie daje. A ten wykład, który mam ja, przynosi życie. No to dlatego mówię, żeby się trzymać mojego wykładu. My w ogóle archiwizujemy wszystko, nagrywamy płyty, teraz wszystkie będziemy robili, ze wszystkiego będziemy książki robić. Już w tej chwili Demony Burzące jest w korekcie i będzie szło zaraz do tego. Do drukarni, no, żeby to już rozpuszczać po polskich sklepach, po wszystkim. Nie? Bo ludzie tak, bo ludzie pobrali objawienia, tłumaczą to, wiecie, na obce języki też nie. Dlaczego? Bo to wyzwala ludzi. To wyzwala ludzi. Pismo nie może być dowolnie tłumaczone. Jak ja patrzę, jak ludzie tłumaczą pismo, ja mówię, no ludzie, no przecież to nie jest, kurczę, książka kucharska. To, ja myślę, że do ptysia damy jajko jedna, ja myślę, że damy półtora jajka. To nie ptyś, to życie, no życie, 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 życie. Tu o życie chodzi. Czy w ogóle wiecie, że i tutaj to jest szczególnie do osób, które są w ogóle gdzieś kaznodziejami, nie? To słuchaj, słuchaj kaznodziejo, słuchaj. Chodzi o to, że ludzie głoszą słowo, to muszą zrozumieć, że mają odpowiedzialność za to, co to słowo przyniesie. To się nie wychodzi do ludzi i im się nie pieprzy drobnych jakichś tam kawałeczków i mówi się z tego, będę poskładaj sobie teraz coś tam. Przyjdzie, rzuci to czy tamto i on przyszedł i on usłużył. No. On tak rozumie pismo. To nie twoje rozumienie. Chodzi o to, czy to życie niesie. Czy życie niesie? Czy te jedzenie, które ty podajesz, to jest prawidłowy wykład? Czy to niesie odwagę, siłę? Czy ludzie, którzy tego słuchają, są potem uzdolnieni, żeby szerzyć królestwo? Czy stają się odważni, bogaci, zdrowi, silni? Tak? Przychodzą załamani, w ogóle, wiesz, patrzą, co im na łeb wpadnie i zastanawiają się, dlaczego taki świat jest straszny. My co przyniosło twoje głoszenie? To jest ważne. Chodzi o to, że Pismo Święte, proroctwo Pisma Świętego, przekaz Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. To jest rozumiecie? To, co ja mówię, to w ogóle ludzie nie chcą tego słuchać, bo to jest apostolstwo. W ogóle wiecie, kto kierował Kościołem zawsze? Apostołowie. To apostołowie kierowali kościołami. Poczytajcie historię, jak to było, jak zbory powstawały. To nie było, że tam, że był zbór i tam na czele zboru ktoś tam stał i ten ktoś to była osoba odpowiedzialna za całokształt funkcjonowania zboru. Nie. Ten biskupi, prezbiterzy i prezbiterzy to były osoby, które zajmowały się generalnie organizacją i zarządem. I byli tam też ludzie, którzy byli nauczycielami, prorokami i tak dalej, tak? Usługiwali. Natomiast generalnie kościoły były ustawiane przez apostołów. To apostoł przychodził, tak? I on w ogóle przynosił w ogóle informacje. Jak oni to tak, tak, tak i tak. I to strasznie wpieniało. Wiecie, kiedy zaczął się pierwszy konflikt biskupio-apostolski, bo to w ogóle jest ciekawe, no to poszukajcie sobie tego. Nastąpił konflikt w pewnym momencie, że w ogóle apostolstwo zaczęło być mocno wypierane, bo oni przeszkadzali. Bo te zbory tam były w różnych miejscach, już wiecie, pozakładane i ci apostołowie w ogóle chodzili po tych zborach i ustawiali te zbory. No i wiecie, jak tam już ten zbór jakoś sobie podniósł i tam był jakiś ten biskup, czyli ten zarządca, no i teraz przyszedł apostoł. I on mówi, wiesz, bo jestem apostołem, tutaj mam, stąd jestem, co tutaj robić, nie? Zobaczcie. A ten biskup mówi, no tutaj to wy, albo tutaj źle robisz. Mówi. A jak ty to nauczasz? To tak było. Dzisiaj się o tym nie chce słyszeć. Dzisiaj jak ty idziesz gdzieś, czy tam dzwonisz do jakiegoś pastora, czy w ogóle jedziesz, jeśli mówisz ty. Ale to w ogóle w błędzie jesteś. On mówi, co, no ale jakim prawem? Ja mówię, jestem apostołem.
A kto cię mianował? Ja mówię, Heniek Spoczny, no kto mnie mianował? A kto mnie ma... no, no zgadnij, kto mnie mianował apostołem, no kto? Że nie rozumiem, w ogóle weź. Popatrz na moje życie. Przecież po to się właśnie publikuje wszędzie, daje wszędzie informacje. Moje życie jest publiczne. 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 Ale to był dramat. Wiesz, to się tak fajnie mówi, że chrześcijaństwo się opiera na fundamencie apostołów i proroków. No powiedz to ludziom, że to się opiera na fundamencie apostołów i proroków. Jakim prawem? Ja kiedyś umieściłem specjalnie jakiś szereg doktryn, napisałem doktryna apostolska, żeby to był dym na pół Polski. Powiedziałem, doktryna apostolska, uzdrowienie jest z krzyża. Czy tam rozumiesz, jakieś inne. Doktryna apostolska, kobieta może usługiwać i nauczać. Rozumiesz? Doktryna apostolska, istnieje święty rozwód. Rozumiesz? A więc co? A jakim prawem ty ustanawiasz doktryny apostolskie? Ja jestem apostołem. Ustanawiam doktryny. Zajmuję się tym zawodowo, ja nic innego nie umiem. Co ja mam innego umieć? Przestałem kraść, zacząłem robić to, co robię. Człowieku, no co? Nic nie umiem innego. Ale to jest fakt, że Pismo nie podlega dowolnej interpretacji. I Dzieje Apostolskie 8, 30, 31, ostatnia rzecz. Dzieje Apostolskie 8, 30, 31 mówi tak, a gdy Filip pobiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz, co czytać? Ten zaś odpowiedział, jak żebym mógł, jeśli mi nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. I co teraz on robi, ten Filip? Wykłada mu pismo. Pismo musi być wyłożone. Pisma się wykłada. Wykłada się pisma. Teraz taki ruch się zaczął, żeby na tysiąclecie tam Polski, nie wiem czego, wszyscy ludzie przeczytali Biblię raz. Ja się tak zastanawiam, ktoś do mnie mówi, czy chciałbyś wziąć w tym udział i tam... Nie chcę, ale po co mają te pismo przeczytać? Ja będę teraz się modlił, angażował wstawienników, żeby ludzie przeczytali Pismo Święte. Przecież samo przeczytanie Pisma Świętego, ludzie, co to jest przeczytanie Pisma Świętego? Nic. Tu chodzi o to, żeby pismo ludziom wykładać. I kiedy ty wzrastasz w Chrystusie, to ty w ogóle masz pismo ludziom wykładać. Masz iść do ludzi i mówić, wiesz, tak jest napisane, ty masz im tłumaczyć, co jest zapisane. Jak im tłumaczyć? W Duchu Świętym, amen? Ty masz przekazywać prawdy Boże. Tak? Prawdy Boże. Kiedyś przyprowadziłem do Jezusa jednego człowieka w więzieniu, wiecie, w jaki sposób? Przyszedł do mnie na celę dwuosobową i zacząłem mu mówić o Bogu, ale wiecie, jak zacząłem mówić o Bogu? Wziąłem Pismo Święte, on leżał na górnym łóżku, tak ustałem przy nim, wziąłem pismo i tak. I mówię tak, a tu jest napisane tak, otwierałem, tak, przeczytałem i mówię tak. I ta rzecz znaczy to czy tamto. I tu, ja mu przeleciałem kilka różnych rzeczy, tak, a on tak. Mówi tak, nigdy w życiu nie słyszałem takich rzeczy. Ja mówię, czy widzisz w tym prawdę? On mówi tak. I oddał życie Jezusowi. W ogóle widział natychmiastowy wykład Pisma w Duchu Świętym. I to były ewangeliczne rzeczy, bo ja mu Ewangelię w ogóle z tego Pisma głosiłem. Tylko takie miałem prowadzenie, że w ogóle nie mówiłem, bo tylko wziąłem Pismo. I mówię, to jest napisane, to znaczy to znaczy to znaczy tamto, to znaczy tamto. On widział, że ten autorytet Pisma jest we mnie. Że ja do tego podchodzę z takiego miejsca, że jest to autorytet jakiś. Że są tam zapisane jakieś formuły, które są nadrzędne, tak? Że to nie jest jakaś książka pod tytułem Wielkości, to, ale co zrobiłem? Ja mu to wyłożyłem. Pismo się wykłada. Jezus Pisma wykłada. Tłumaczył swoim ludziom, co tam, o co kaman w ogóle. Tak? On im pokazał, co to jest prawdziwy szabat. On, rozumiesz? Zobaczcie, co on robi. On brał pismo, i w ogóle, zobaczcie, jak pismo było wypaczone już w tamtym czasie przez Żydów, nie? Wy w ogóle wiecie, co Żydzi powymyślali, żeby obejść pismo? Człowieku, książkę o tym kiedyś przeczytali. W szabat nie wolno podróżować na przykład Żydowi. Ale wolno pływać.
to potrafili załadować sobie przed szabatem beczkę z wodą na wóz i jechać na beczce z wodą. I to uprawomacniało do tego, żeby podróżować w szabat. Czujesz klimat? To jest mistrzostwo świata. Patent na patencie. Nie? Prawo od razu powstała, cała obsługa w ogóle tego, jak to złamać. Nie? I to zapisane w ogóle w różnych przepisach. Nie? Ja mówię, kurczę, mówię, jaka jazda. Zobacz, do czego człowiek jest. Człowiek, zobacz, jaki człowiek jest. A cały czas człowiek mówi, jestem pobożny. Prawda? To samo się dzieje w naszym kraju, tutaj, no proszę cię. Ludzie muszą gdzieś iść do kraju katolicki, tak? Trzeba odbędnić te wszystkie rzeczy, no, trzeba załatwić sobie, trzeba iść do tej spowiedzi, trzeba iść do tej komunizacji, no, trzeba zrobić, no bo trzeba, bo dziecko się chrzci, to trzeba to zrobić, bo dziecko bierzmowanie, to trzeba tamto zrobić, to trzeba coś zrobić ciągle. A jak tu obejść? Chcę, żebyście podchodzili do Pisma Świętego, jak do księgi, która zawiera w sobie duchowe informacje serca Boga. Nie chcę, żebyście podchodzili do Pisma, że jest to ostateczny autorytet jakiś. Nie ma czegoś takiego. Ostatecznym autorytetem jest prawda. Ale prawda to nie równa się Pismo. Ten tekst, na początku było Słowo, to nie jest tekst, że na początku była Biblia. Bo tam jest dalej napisane, a u Boga było Słowo, a Bogiem było Słowo. Słowo to Jezus. I tam jest dalej napisane, a Słowo ciałem się stało. Tak? Słowo to Jezus. To Jezus. Słowo Boga to nie jest Biblia. Słowo Boga to jest Jezus. Chcę, żebyście czytając Biblię, czytali wszystko przez pryzmat Nowego Przymierza. Żebyście wszędzie szukali Jezusa. Żeby Chrystus był myślą przewodnią, czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym. Chcę, żebyście rozważali Pismo. Nie brali go, jako rozważali, rozmyślali, modlili się w innych językach, aby Słowo w was się układało. Chcę, żebyście zapraszali Ducha Świętego do tego, aby On wam to tłumaczył. Rozumiecie? Nie traktujcie Pisma jako zbioru zasad, reguł, które intelektualnie można sobie przetworzyć. Nie tak. To nie tak. Ja cię zupełnie inaczej czytam Pismo. Ja biorę Pismo, biorę krótkie fragmenty. Ja o nich w ogóle myślę. Wprowadzam sobie je do głowy jak takie dyski w ogóle. I myślę sobie o nich. I chodzę sobie na nich. Ja jestem fanatykiem Pisma. Nie kupuję innej Biblii, bo mam tu zapiski. One są tak dla mnie cenne, że chodzę z tym, kurczę, aż mi wstydno. Rozumiesz? Bo tych zapisków mi szkoda. No bo teraz tak sobie popatrzyłem na to, mówię, kurczę, no tydzień spędzę, zanim to wylotuję w drugiej. A wiecie, że w każdej Biblii mam ten sam dylemat. Bo przez całe życie te Biblie, one się zużywają, one stoją. Ja żadnej nie wyrzuciłem. Wszystkie stoją od początku moje, bo ja mam w nich swoje zapisy. No i co mam teraz robić? To są to potężne rzeczy, które są stamtąd powyjaśniane. Wiesz, nie? Ale Pismo nie stanowi dla mnie jakiegoś autorytetu na zasadach takich, że ja jestem w stanie powiedzieć, że ja jestem biblijny chrześcijanin. Ja nie jestem biblijny chrześcijanin. Sorry. No nie jestem biblijny chrześcijanin, jestem po prostu chrześcijanin, bo ja nie mam biblijny chrześcijanin. Takiego zwrotu w ogóle nie ma. Ja nie wiem, czy Jezus był biblijny, czy nie był. No nie wiem, no bo rozwalił im system, no. Tak? No rozwalił im system, to czy on był biblijny? Sam był słowem, dlatego, ale zaprzeczył w tym, bo sam był słowem, on taki numer im wywalił raz. On taki numer, że to w ogóle przeszedł sam siebie. No jak te święto, wiecie, to w święto zrobił. Jak w Ewangelii Jana jest opisane, nie? Ustał przy studni, w święto Tory. On staje przy studni, gdzie Tora ma stanąć i oni mają proroczo mówić, że kto będzie słuchał tej Tory, to z wnętrza jego popłyną wody, rzeki żywej. I tutaj przy tej studni takie prorocze miało być. Ten ich wyprzedza, leci sam przed to studnie w te święto i mówi w ogóle, kto uwierzy we mnie w ogóle, więc jak powiada Pismo, więc no szok.
Z tego w ręce popłynął wody rzeki żywej. No. No to prowokator w ogóle, on stawał właśnie w miejscu pisma. Jednocześnie powoływał się na pismo. Prawda? To w ogóle on nigdy nie skreślił pisma. On po prostu pokazał siebie jako autora pisma. I on mówi, wiesz, on coś ci pokazał, on mówi, zaprosiłeś mnie do swojego życia, to teraz ja ciebie poprowadzę też po tym piśmie. Nie traktujmy też pisma jako księgi historycznej, jako takiej, nie wyciągajmy jakichś wniosków dziwnych, rozumiecie? Bo tak nie wolno. Pamiętajmy, że to też jest, w ogóle to, co my mamy, to jest temat umowny, to jest bardzo umowny temat, że to jest to pismo. Rozumiecie? Bo to o tym, wiecie, bo to zdecydowali ludzie, ja w ogóle nawet nie wiem, czy wierzący wszyscy byli. Bo my nie wiemy, czy to byli wierzący ludzie, wiesz? Którzy to złożyli, bo to byli katolicy, mnisi, różni księża, którzy przeglądali różne pisma w tym czasie i oni te wybrali. Rozumiesz? Oni te wybrali, a pism wiele jest innych. I jakbyś poczytał, to byś się zdziwił. Rozumiesz? Bo ostatnio czytałem Ewangelię w ogóle Tomasza, no nie? No to tam jest taka jazda, że człowieku szok. Co tam w ogóle się, co tam w ogóle Jezus mówi, jak tam jest dopiero torpeda, co Jezus robi. Tam jest opisany w ogóle Jezus, który w ogóle idzie, w ogóle wiesz i mówi, tam o, tam Jezus mówi o narodzeniu z Bożego Ducha, takie w ogóle teksty rzuca, wiesz, nie? Że wewnętrzny człowiek w ogóle, to jest istotne, wiecie, nie? Przecież jedno z pism, które zostało odkryte i nigdy nie zostało wprowadzone przez Kościół katolicki, opisuje na przykład potężny konflikt między Marią Magdaleną, Marią z Magdalii, bo ona tam Magdalena nazwali, nie wiadomo dlaczego, ona z Magdalii pochodziła, taka miejscowość. I między Piotrem, świętym Piotrem. Piotr to był po prostu straszny szowinista w ogóle. Święty Piotr był bardzo dużym szowinistą, a ona nazywana jest 13 apostołem w ogóle. Ta kobieta pozakładała masę kościołów na Środkowym Wschodzie. Maria z Magdalii. I na przykład jest tam taki tekst, i ten tekst, Piotr, jest opisana historia Piotra, który przychodzi do Jezusa i mówi tak, Panie, a chcę prosić Cię, żebyś zakazał kobietom nauczać. I taki jest tekst, są takie wycinki odnalezione, które nigdy nie zostały nigdy do niczego dołączone. I tam jest taki tekst na przykład, gdy kobieta przychodzi do mnie, staje się mężczyzną. W ogóle Jezus, wiecie, to jest szok w ogóle, jak on, ale wiecie, takich tekstów no nie można było załączyć już nigdzie. No kto by załączył, jak już Kościół katolicki powstaje, jak już zaczyna być w ogóle ten męski szwadron w ogóle kapłaństwa zostaje podniesiony, rozumiecie, kobieta w tym czasie w ogóle, no ona, no gdzie teraz, tu się okazuje, że Maria z Magdalii, to w ogóle nie jest jakaś tam, rozumiesz, cały czas ta była prostytutka, tylko to kozak jest, że babeczka idzie jak przecinak, w ogóle rozumiesz, o co chodzi, i to o, ale teraz weź to załącz, no nie załączysz, no. To mówię, kanon to jest bardzo umowny temat. To jest umowny. I teraz my go przyjęliśmy, okej, okay, my go mamy, nie jesteśmy powołani, żeby to wszystko zmieniać i odkręcać, bo to nie o to chodzi, więc co my robimy? Bierzemy teraz to, co mamy, tak, i wyczerpujemy z tego namaszczenie. I dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu po tej mapie. Tak? To robimy z Pismem. No ale wiesz, nie stawiamy pisma, sobie się do niego nie modlimy, tak jak się katolicy do Marii modlą sobie. To nie tak. To nie po to jest pismo. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za te słowa. Dziękujemy, że Twoje słowo jest jak młot, jak miecz. Dziękujemy Tobie, że ono nas zrasza jak deszcz i że dzisiaj już wydajemy plon, ojcze, stukrotny plon. Amen. Amen.